Na temat dzisiejszego kazania wybrałem takie dziwne słowa. Nie wiem, czy potrafię je przeczytać. One są po angielsku pay-per-view. Temat oczywiście jest zaczerpnięty z języka angielskiego, ale przynajmniej niektórzy kibice różnych imprez sportowych wiedzą, co on oznacza, prawda? Pay-per-view to zakodowana transmisja, z którą, jeśli chcemy oglądać, to musimy zapłacić dodatkowe pieniądze poza zwykłym abonamentem. I wiecie, jakoś to w dzisiejszym dniu mi się skojarzyło ten właśnie tytuł z obchodzonym w Kościele katolickim Dniem Zadusznym. Dzisiaj chciałbym więcej na ten temat mówić, ale chciałbym, abyśmy mogli przyjrzeć się temu tematowi troszeczkę z innej strony i zamiast pay-per-view płacić za oglądanie, bo to się tak nazywa, moglibyśmy wstawić inne zupełnie hasło, zupełnie podobne, mianowicie pay per pray, czyli płać za modlitwę, płać za modlitwę. Trochę historii tego katolickiego święta. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 święty Odylion, jak czytamy w różnych encyklopediach, opat z klauny jako przeciwwagę dla pogańskiego obrządku czczenia zmarłych. Na Dzień Modłów za dusze zmarłych, stąd nazwa zaduszki, wyznaczył pierwszy dzień po wszystkich świętych. I w XIII wieku ta tradycja rozpowszechniła się po całym kościele katolickim, a w XIV wieku zaczęto urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji. Przy tych stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych, śpiewano pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się już w kościele po powrocie z procesji cmentarza. W zaduszki, jak wiemy, odwiedza się cmentarze, groby zmarłych, rodziny, uczestniczy się w mszach, modląc się w intencji zmarłych. Tego dnia istnieje tradycja zapalenia świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mający być symbolem pamięci o tychże zmarłych. I tradycja stawiania zniczy na grobach wywodzi się z bardzo dawnego pogańskiego obrzędu, zwyczaju rozpalania ognisk na mogiłach. Wierzono bowiem, że te błąkające się dusze w ten sposób będą mogły się ogrzać. Dawniej wiele innych takich zwyczajów jeszcze panowało i nie wiem nawet, czy o nich mówić, ale w tym dniu zaduszy, czyli dzisiejszym dniu, na przykład nie wolno było wykonywać pewnych czynności. Dlaczego? Aby nie skaleczyć dusze, które przybywają na ten czas do żywych i do ich mieszkań. I dlatego też nie wolno było na przykład rozniecać ognia, czy też nie wolno było, powiedzmy, klepać masła, albo deptać kapustę, albo maglować, albo prząć i tkać, czy ciąć sieczkę, wylewanie pomy, a nawet i spluwanie. To było wszystko zabronione, żeby nie obrazić owe dusze. Papież Grzegorz I w 593 roku jako pierwszy wspomniał o miejscu, gdzie dusze zmarłych cierpią, dopóki nie spłacą długu i nie wykupią i stamtąd ofiary żywych. Koncept ten wywołał wówczas wiele konsternacji i kontrowersji, ale w średniowieczu okazał się tak lukratywny dla Kościoła, bo to przecież chodziło o płatne odpusty, msze za zmarłych, że w 1493 roku uchwałą Soboru Trydenckiego stał się on dogmatem. I w 1514 roku papież Leon X potrzebował środków na wykończenie Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, wydał więc dekret o zbieraniu funduszy odpustów za dusze cierpiące w czyśćcu, zwalniając ich tym samym, czy dając taką dyspensę żywym za grzechy. Za każdy grzech można było otrzymać odpust według ustalonej taryfy przez Kościół. I misję sprzedaży odpustów na terenie Niemiec powierzono, jak wiemy, Dominikanowi z Lipska imieniem Jan Tycel. Właśnie odsiadywał dożywocie za korupcję i niemoralność, ale wyciągnął go stamtąd pilnie poszukujący obrotnego handlarza arcybiskup mogunski Albrecht, któremu papież Leon X przyobiecał połowę zysków ze sprzedaży odpustów w Saksonii. Tycel stał się jego głównym kolektorem. I ten wóz Dominikanina, krążąc po saksońskiej ziemi, dostarczał wszystkim dysponującym odpowiednią gotówką złudnej nadziei. Przyjmowano go z wielką pompą, jak wysłannika prawie że z nieba. Duchowni, magistrat, rzemieślnicy, wieśniacy,
Mężczyźni, kobiety, starzy, młodzi pokornie wychodzili mu naprzeciw ze świecami przy biciu dzwonów, wprowadzali go do świątyni. A Tycel stawiał przed ołtarzem czerwony krzyż, a pod nim szkatułę na pieniądze. Zachęcał ludzi do kupowania odpustów. Twierdził, że cierpienia czyśćcowe lub zmarłych bliskich ulegną skróceniu z każdym talarem, który trafi do szkatuły. Biedni odchodzili z niczym. Bogaci płacili ogromne sumy za odpusty nie tylko przeszłych grzechów, ale też i tych przyszłych grzechów na przyszłość, po czym ruszali do karczmy, aby hulać i swawolić bez obawy o swój los. To, co wołał Tycel, graniczy z bluźnierstwem. Niemniej są to jego własne słowa, które chciałbym zacytować. Może nie powinienem, ale zacytuję. Tycel mówi tak. Kupujcie, kupujcie odpusty. Z każdą monetą, co zadźwięczy, jedna mniej dusza w czyśćcu jęczy. Kto kupi mój odpust i złoży hołd temu oto krzyżowi, świętszemu jeszcze niż krzyż, na którym skonał Chrystus, będzie zbawiony, choćby nawet zgwałcił Matkę Boską. Kupujcie odpusty świętego Piotra, kupujcie odpusty. Ten Tycel również kojarzony jest z dwuwierszem, którego autorstwa mylnie mu przypisywano. Powiada tak, skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni. I nic dziwnego, bracia i siostry, że przeciwko takim naukom, a szczególnie przeciwko takim praktykom wystąpił mnich katolicki dr Marcin Luther. To właśnie idea odpustów, które ustanowił w 1516 roku papież Leon X, stały się powodem do pierwszego otwartego konfliktu z Kościołem. Oczywiście handel odpustami był od dawna praktykowany i opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i Jego święci podczas swego życia na ziemi zarobili wiele dobrego, niż było im potrzeba do zbawienia. Tyle nagromadzili dobrego, że to im wystarczyło do zbawienia, a nadmiar tej dobroci mógł służyć innym do otrzymania życia wiecznego, a papież miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych. Ponieważ odpust otrzymywał się za pieniądze, więc tak uzyskane odpuszczenie kar za grzechy daleko było od uczucia prawdziwej pokuty czy też żalu. Stąd też 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła Wittenbergi Marcin Luther przybił 95 tez, które to tezy obejmowały krytykę nauki ówczesnego kościoła rzymskokatolickiego. Wydarzenia tej niedzieli dały początek reformacji, która potem rozlała się na wszystkie kraje europejskie. Dotarła również i do Polski. Jakie były najważniejsze tezy Marcina Lutra? Chciałbym przytoczyć 10 z nich. Po pierwsze, Marcin Luther bardzo wyraźnie artykułował, jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Biblia. To jest jedyny autorytet. Po drugie, odrzucenia orzeczeń papieskich, uchwał soborów oraz opinii ojców Kościoła, czyli tak zwanej tradycji. Po trzecie, Biblia ma być dostępna dla wszystkich ludzi, nie tylko dla duchowieństwa, ale dla wszystkich. Po czwarte, jedyna droga prowadząca do zbawienia to wiara czerpana z Biblii. Po piąte, ogranicza się kult religijny i liturgię do głośnego czytania Biblii. Po szóste, uznaje się tylko dwa sakramenty, chrzest i komunię świętą. Po siódme, nabożeństwo w języku narodowym musi być odprawiane, dlatego że przedtem dominowała łacina i zwykły lud nic nie rozumiał z nabożeństwa. Ósme, zniesiono hierarchię kościelną, kapłaństwo, celibat, zlikwidowano zakony i klasztory. Dziewiąte, nie propagowano kultu świętych. I dziesiąte, zabraniano duchowieństwu wszelkich majątków ziemskich i bogactw. Zwolennicy reformacji protestowali przeciwko wszelkim naukom niezgodnym ze Słowem Bożym, stąd nazwani zostali protestantami. Pamiętam, nie tak dawno oglądaliśmy tutaj w kościele wideo z konferencji zielonoświątkowej w USA, dokładnie z kościoła prowadzonego przez Kena Complanda, gdzie przemawiał biskup anglikański Tony Palmer. Pamiętacie to wystąpienie? Notabene zmarł w lipcu tego roku, powiadając, że nie jesteśmy już protestantami, gdyż protest o zbawienie jedynie przez wiarę już się zakończył. Tak przynajmniej twierdził Palmer. I prawie po 500 latach od dnia reformacji Kościół rzymskokatolicki zgodził się z nauką i zbawienie jest jedynie z wiary. Oczywiście zapisane to jest w oficjalnych dokumentach Kościoła, ale w praktyce nic się nie zmieniło.
W dalszym ciągu uczy się, że zbawienie jest uczynków, a po śmierci można poprzez mszę, oczywiście płatne mszę, wykupić duszę z czyśćca. Tony Palmer ani słowem nie wspomniał o innych niezgodnych ze Słowem Bożym naukach Kościoła Rzymskiego, chociażby takich, o których dzisiaj mówimy. Czyściec, czy odpusty, czy modlitwy za zmarłych. Pay per pray, czyli płać za modlitwy. Co na to Boże Słowo? Jak do tego zagadnienia odnosi się Boże Słowo? Popatrzmy, Pan Jezus Chrystus powiada tak. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, werset 25-26. Bo kto by chciał zachować życie swoje, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? No właśnie. Co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? 100 złotych? 1000 złotych? Modlitwę kapłana? Zamówi kilka czy też kilkanaście mszy? Kiedy patrzymy na wierzenia na przykład takich prymitywnych religii jak hinduizm, gdzie krowy są jedynymi z licznych bóstw tej religii, dlatego też należy się nimi obchodzić szczególną czcią jako świętymi krowami, to ogarnia nas nie tylko zdziwienie, ale tego rodzaju wierzenia wywołują uśmiech na twarzy, przynajmniej w naszej części świata. Czy taki uśmiech na twarzy nie powinno wywołać wierzenie wykształconego człowieka XXI wieku, że za pieniądze można wykupić swoją duszę? Czy rzeczywiście pieniądze płacone na mszę za duszę zmarłej odgrywają przed Bogiem jakąkolwiek rolę i czy mają jakieś znaczenie? Czy kiedykolwiek apostołowie albo inni uczniowie Jezusa żądali pieniądze za modlitwę? Nie znam takiego przekupnego Boga, który byłby miłościwy dla bogatych, natomiast skazywałby biednych na dłuższe męki w czyśćcu. Ponadto, bracia i siostry, pomyślmy, ile trzeba mszy, by wykupić nieszczęśnika z czyśćca? Który ksiądz, biskup czy inny funkcjonariusz kościoła powie, no już dość, już zmarły jest wykupiony, już nie trzeba więcej płacić i modlić się o wykupienie z czyśćca. Pamiętam jeden z pogrzebów koło brzegu, zmarło dziecko, a ksiądz nad grobem mówi do zrozpaczonej i pogrążonej rodziny, że dziecko teraz jest w czyśćcu. Co musiała przeżywać matka dziecka, wiedząc, że dziecko męczy się teraz w jakimś strasznym miejscu? Czy nie odda ostatniego grosza, by go stamtąd wykupić? W mojej ocenie to wstyd, że takie nauki jeszcze dzisiaj się głosi. To wstyd dla człowieka XXI wieku, który uważa się za oświeconego, a nie zna Pisma Świętego i wierzy w średniowieczne bajki. Jeden z ojców Kościoła, święty Hieronim, powiedział, nieznajomość Pisma Świętego to jest nieznajomością Chrystusa. I nic dziwnego, Kościół rzymskokatolicki przez całe wieki pod groźbą ekskomuniki zabraniał czytania Pisma Świętego swoim wiernym. Biblia przez stulecia była tak zwanym indeksie ksiąg zakazanych, gdzie nie wolno było jej czytać. A dziś, choć Kościół nie zabrania czytania Biblii, to jednak niewielu ją czyta. Znajomość Pisma Świętego w naszym kraju jest zastraszająca. A nawet gdy się to zdarza, że ktoś przeczyta coś z Biblii, to i tak nie uważa tego za autorytatywne. Powszechnie lekceważy się naukę Bożą zapisaną w Bożym Słowie. I tak niestety dzieje się na całym świecie. Najbardziej popularna księga jest dzisiaj najmniej czytaną księgą. A nawet i w kraju, którego konstytucja oparta jest na Biblii, młodzi ludzie, a może też i starsi, nie znają Biblii. Mam na myśli Stany Zjednoczone. Nie tak dawno słuchałem kazania Charlesa Swindola, a on opowiadał o swoim koledze wykładowcy w jednym z elitarnych szkół, koledżów. To taka średnia szkoła dla najlepszych z najlepszych w stanie Massachusetts w USA. Ten przyjaciel Charlesa miał zamiar uczyć przedmiotu Biblia jako literatura. I oto, co napisał o swoich doświadczeniach. Posłuchajmy. Ten przyjaciel Charlesa mówi tak. Pomyślałem skoro mam wykładać ten przedmiot w szkole świeckiej, muszę zorientować się, jak wiele wiedzą moi uczniowie o Biblii. Dzięki temu będę mógł tak dobrać tematykę przedmiotu, by rozpocząć od miejsca, gdzie kończy się wiedza uczniów. A więc rozdałem ankiety z pytaniami.
Przy czym nie było to żadne podchwytliwe pytania, po prostu zwykłe pytania dotyczące faktów, ludzi, wydarzeń opisanych w Biblii. Odpowiedzi, które otrzymałem, były zadziwiające. Dowiedziałem się od swoich uczniów, że Sodoma i Gomora były kochankami, że Izabel to jest osioł Achaba, że cztery jeźdźcy z Apokalipsy pojawili się na Akropolu. Ewangelie Nowego Testamentu zostały napisane przez Mateusza, Marka, Jana i Lutra. Ktoś napisał, że Ewa została stworzona z jabłka, a Jezus został ochrzczony przez Mojżesza. Jednak najbardziej zadziwiła mnie odpowiedź, co to takiego jest Golgota. Takie jedno pytanie było. Jedna z odpowiedzi była następująca. Golgota to imię wielkoluda, który zamordował apostoła Dawida. Inna zadziwiająca odpowiedź to odpowiedź na pytanie, co to były epistoły. Jeden ze studentów z całą powagą napisał, epistoły to były żony apostołów. I kiedy zobaczyłem tę odpowiedź, to pomyślałem, że jest ona bardzo zabawna. Tak więc następną niedzielę opowiedziałem o tym u nas na nabożeństwie, pisze ów przyjaciel. Niezupełnie to pasowało do kazania, ale po prostu gdzieś to tam upchnął. I po nabożeństwie jeden ze starszych członków naszego kościoła podszedł i zapytał z całą powagą. No skoro te epistoły nie były żonami apostołów, to czyimi były żonami? Tysiące ludzi na całym świecie modli się modlitwą pańską i wymawia słowa bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ale zupełnie nie chcę poznawać tej woli, ani wcielać wolę, tą wolę tutaj w swoim życiu na ziemi. Jestem przekonany, że gdybyśmy zrobili ankietę na naszych ulicach i zadali takie pytanie, co jest wolą Bożą, być może odpowiedzi uzyskalibyśmy podobne jak z owego koledżu. Tymczasem z Biblii możemy wyczytać i dowiedzieć się, że jedno z najgłębszych pragnień Boga jest to, by wszyscy ludzie przyszli do znajomości prawdy i aby każdy był zbawiony. Na to zbawienie nie musimy zapracowywać. Nie możemy też je kupić za żadne pieniądze. Biblia bardzo wyraźnie uczy, że zbawienie jest darem Bożym, że możemy je otrzymać za darmo i że nie inaczej, jak tylko przez wiarę. Zbawienie jest darem, na które nie zasłużyliśmy, a które nam zostało zaoferowane przez łaskę w Jezusie Chrystusie. Jeden z bardzo znanych wersetów, który często cytujemy, list do Efezjan, 2 rozdział, werset 8, powiada, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ani uczynkami nie zasługujemy na niebo, a tym bardziej nie możemy za nie zapłacić czy kupić za pieniądze. W Nowym Testamencie czytamy, że iż Ewangelia była dobrą nowiną, która docierała z Jerozolimy poprzez Judeę aż do samej Samarii, po krańce ziemi, a Duch Święty był udzielany przez włożenie rąk apostołów. Wśród dotkniętych Ewangelią ludzi w Samarii był pewien człowiek imieniem Szymon, zwany czarnoksiężnikiem, gdyż zajmował się wcześniej magią i wprawia, jak mówi Boże Słowo, lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. Co o nim mówi Pismo Święte? Posłuchajmy. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im nie tę moc, aby na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niechaj zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Ten człowiek, Szymon, mniemał, że za dar można nabyć, że za dar Boży można nabyć za pieniądze. Jakże inne stanowisko zajmuje apostoł Piotr, niesłusznie nazwany pierwszym papieżem od późniejszych papieży wydających i zatwierdzających dogmat, iż odpust za grzechy można otrzymać za pieniądze lub w jakiejś innej czynności związanej z aktami religijnymi. Piotr powiada do czarnoksiężnika, niechaj zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał i za pieniądze można nabyć dar Boży. Przy spowiedzi ksiądz zadaje pokutę, zmów 10 razy Ojcze nasz, albo odmów koronkę do miłosierdzia Bożego, albo nie opuść 5 kolejnych mszy w piątek. Tak jakby modlitwa czy obecność w kościele miała być jakąkolwiek pokutą. Niedorzeczność.
5 wieków temu reformacja przyniosła Biblię w narodowych językach. Nikt nie może dzisiaj powiedzieć, nie mam dostępu do Pisma Świętego. Nikt nie może zrzucić odpowiedzialności za własne swoje życie przed Bogiem na kogoś innego, jakiegoś modlącego się księdza czy kogokolwiek innego. Każdy za siebie zda rachunek przed Bogiem. Bóg zostawi nam swoje słowo, które jest światłem na wszystkich drogach. Jak na ironię, ludzie w tych dniach zapalają znicze i świece na grobach dla zmarłych, by nie musieli się potykać i znaleźć drogę do wieczności, podczas gdy wierzę, że to nie zmarli potrzebują światła, lecz żywi, aby oświetlić im drogę, po której mają chodzić. Człowiek niewierzący chodzi w ciemności, jak mówi Słowo Boże, i potyka się. Potrzebujemy światła Bożego Słowa. Tą światłością jest Jezus Chrystus. Tego, co jedynie potrzebujemy, to jest Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. A Jezus o sobie mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nigdy nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. To takie proste. Nie musimy chodzić w ciemności. Ba, możemy mieć nawet światłość w sobie. Wystarczy pójść za Jezusem. Nigdy nie zbłądzisz, jeśli pójdziesz za Nim. Pierwsi uczniowie tam nad brzegiem Morza Galilejskiego usłyszeli wezwanie Jezusa, pójdźcie za mną, a oni pozostawiwszy swoje rodziny, sieci rybackie, bezwłocznie poszli za Jezusem. A jak jest z tobą? Czy idziesz drogą za Chrystusem? Inne drogi prowadzą wieczne zatracenie. Droga zaś Jezusa, za Jezusem prowadzi do domu Ojca. To prawda, że nie musimy chodzić w ciemności, ale Biblia odsłania nam tragiczną prawdę. Wielu ludzi chce chodzić w ciemności, nieświadomości, po omacku i świadomie wybiera taki sposób życia. Posłuchajcie, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Ewangelii Jana, 3 rozdział, 19 wersetu. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Tak, ci, którzy źle czynią, nienawidzą światłości i nie chcą zbliżać się do Boga, bo przecież do Jezusa, bo On przecież jest światłością. Jeśli ktoś źle czyni, nienawidzi światłości, nawet nie zbliża się do tej światłości, gdyż umiłował ciemność. Wybór jest po stronie człowieka. To nie Bóg posyła tysiące ludzi na wieczne potępienie, ale ludzie sami o tym decydują, gdzie chcą iść. Czy wybrali drogę za Bogiem, czy też przeciwko Bogu. Czy Bogu w tym momencie można zarzucić niesprawiedliwość, kiedy tysiące ludzi wybiera, by iść na wieczne potępienie z własnej woli, nie z Bożej woli. Boża wola jest inna. Bóg chciałby zbawienia dla człowieka, a człowiek chodzący w ciemności wybiera wieczną śmierć. To nie Bóg każe człowiekowi ufać ludzkim dogmatom i wymyślonym przez człowieka wierzeniom, ale od wieków, tak jak za proroka Jeremiasza nawołuje, ziemio, 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 słuchaj słowa Pańskiego. Ziemio, człowieku, słuchaj słowa Pańskiego. Czy dziś ludzie dają posług Słowu Bożemu? Czy chcą postępować według rad Pisma Świętego? Niektórzy wolą wydać pieniądze, bo by ktoś inny się modlił za nich. Jedna czy druga opłacana msza przecież załatwi sprawę, prawda? Jeśli spora rzesza ludzi, którzy zupełnie o tym... Jest spora też rzesza ludzi, którzy zupełnie się tym nie martwią. Nie martwią się, gdzie spędzą wieczność. Są ludzie, którzy jawnie powiadają, a cóż mnie to obchodzi? Nie interesuję się tym, albo mam jeszcze czas, by o tym pomyśleć. Kiedy czytamy relacje z dziejów apostolskich, również i tam wtedy żyli ludzie, którzy jawnie naśmiewali się z Bożych spraw. Apostoł Paweł, kiedy przemawiał w Atenach na Areopagu, część ludzi drwiła z jego mowy. Tylko nieliczni uwierzyli, poszli za głosem swego sumienia oraz nawrócili się do Boga szczerym sercem. Nawet w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy do Żydów przybył na święto zielone święta do Jerozolimy, przemawiał apostoł Piotr, choć nawróciło się wtedy 3000 osób, to jednak nie byli to przecież wszyscy pątnicy. Dobrze,
że wstępujący na apostołów Duch Święty poruszył serca wielu słuchających apostoła Piotra. A Piotr w swej mowie wskazywał na Jezusa jako najwspanialszy dar od Boga. Dar, który został przez jego rodaków odrzucony. Tego Jezusa, którego Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem, tego rękami bezbożnych jego rodacy ukrzyżowali. I to kazanie Piotra poruszyło wielu jego rodaków. Także pytali go, mówiąc, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr odpowiada, jak mogą uzyskać najwspanialszy dar Ducha Świętego? Nie mówi im, pójdźcie do swoich duchowych przewodników, do kapłanów, zamówcie po kilka mszy, a kogo stać, niech zamówi kilkanaście i w ten sposób będziecie zbawieni. Nie. Piotr nie mówi, musicie ciężko pracować od tej chwili, aby zapracować na swoje zbawienie. Ale Piotr mówi do ludzi bardzo prosto, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ewangelia jest taka prosta, upamiętaj się, a potem daj się ochrzcić, a otrzymasz od Boga najwspanialszy dar z łaski, przez wiarę, za darmo. Czy możesz uwierzyć temu słowu? To taki prosty test dla prawdziwych pragnień twojego życia. Czy już się nawróciłeś do Boga całym sercem i potwierdziłeś to chrztem wiary? Wiecie, chrzest jest jedyną śmiercią, której musisz doświadczyć. Chrzest jest jedyną śmiercią, której musisz doświadczyć. Ta śmierć decyduje o mojej i twojej wieczności. Umrzeć dla świata i zmartwychwstać dla Chrystusa. Pogrzebać własne ja i zacząć prowadzić nowe życie. W listopadowe dni często mówimy o śmierci. Tej śmierci, którą muszą się spotkać każdy człowiek. Narodziliśmy się i przyszliśmy na ten świat i to jest 100% pewne, że kiedyś będziemy musieli umrzeć. No chyba, że wcześniej przyjdzie Jezus. Nie mamy wyboru. Każdy człowiek przychodzi tą samą drogą. Nawet kiedy uda nam się dożyć 100 lat, musi taki człowiek również odejść. Bronimy się przed tą chwilą śmierci, szczególnie gdy ma przyjść za wcześnie, ale jesteśmy bezsilni, gdy ona nastaje, gdy się ona do nas zbliża. Nie możemy przedłużyć swego życia choćby o jeden dzień, o jedną godzinę. Boimy się, gdy nastaje taki moment. A jednak jest inna śmierć, której ludzie powinni się bać bardziej niż ta śmierć fizyczna. Święty Augustyn kiedyś powiedział, śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała. Natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a powinni się bać, to jest odłączenie od Boga. Śmierć polegająca na odłączeniu od Boga jest stokroć straszniejsza niż śmierć fizyczna. Bo przecież śmierć fizyczna jest tylko przejściem do stanu wiecznego życia lub wiecznej śmierci. W tej śmierci nie jesteśmy w stanie, z tej śmierci nie jesteśmy w stanie wykupić się sami, ani też żaden człowiek na ziemi i żadna modlitwa, nawet gdyby kosztowała 1000 złotych, nie jest w stanie nas wykupić z tej wiecznej śmierci. Albowiem życie wieczne jest darem, darem Bożym dla tych, którzy wierzą, z wiarą, wdzięcznością ten dar przyjmują. Daru się nie kupuje. Dar można jedynie otrzymać lub też go odrzucić. Pomyślmy zatem, jak musi się czuć Bóg Ojciec, który ofiarował to, co miał najdroższego, syna swego w darze, a my ten dar otrącamy. Jak się musi czuć w tym momencie Ojciec? Nie chcemy przyjąć taki dar. Jak czuje się Ojciec, gdy gardzimy Jego łaską? To notoryczne odrzucanie Jego wyciągniętej ręki ma jednak swoje konsekwencje i chciałbym przed tym przestrzec. Biblia powiada tak. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania 2 albo 3 świadków. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Jeśli notorycznie odrzucasz tą łaskę, jeśli w takim stanie przyjdzie ci zakończyć tę rzecz, to chcę ci to powiedzieć. Straszna to będzie dla ciebie rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Dał ci dar. A ewangelizacja za ewangelizacją mija, a wielu z nas po prostu będzie następna. No, kiedyś dążę, kiedyś to jeszcze zrobię, kiedyś pomyślę nad tym i ciągle tą dłoń Jezusa Chrystusa odsuwa. Straszna to rzecz, podeptać Syna Bożego, zbezcześcić krew przymierza, znieważyć ducha łaski. Dlatego też dzisiaj módlmy się raczej o to, aby nikt z nas nie zginął.
i abyśmy mogli przyjąć ten dar i cieszyć się prawdziwym życiem teraz i wieczności. Niech Bóg nam w tym pomoże. Amen.